tutaj też koleżanka, proszę Państwa, do naszego radia dała nam takie komentarze, że tu bieda, że w Warszawie nie stać na kanapkę, na bułkę, bo światła zapalają się. Zapalić w Polsce latarnie. Proszę Państwa, ale mają tam pójść, chodzić nad Wisłę na chlanie, na piwo, na głupoty jakieś. A tutaj też katoliczki mówią, no i pójdą na msze potem. I no. No to jedna znalazła się trzecia katoliczka i mówi do tych dwóch katoliczek, no to się mówi do konia. Ale ponieważ one się przyzwyczaiły, to tak wiedzą, że nie wolno, wiedzą, że nie wypada, ale tak mówią. No i stąd się bierze chamstwo, że człowiek się tak do tego wszystkiego chamstwa całego przyzwyczaja, że nawet nie wie co, w czym, gdzie jest. Nie wiedzą w co wpaść, czy w gówno, czy w maść.